Na zaproszenie burmistrza naszego miasta Kętrzyn odwiedził wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Witold Wróblewski. W sali ratusza spotkał się m.in. z lokalnymi samorządowcami, przedstawiając realizację regionalnego programu operacyjnego w zakresie infrastruktury transportowej w latach 2007-2013. Kończymy właśnie realizację regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013. Wbudowanych będzie 350 km dróg wojewódzkich. To jest kwota około 1 060 000 000. Pieniądze te to są pieniądze, w które posiadają samorządy, samorząd województwa na realizację tych odcinków. Jeśli chodzi o dofinansowanie, to w granicach 85% to są środki z Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy mamy 4 inwestycje zakończone, 15 inwestycji drogowych, które są już w trakcie realizacji, między innymi te odcinki, które dotyczą Kętrzyna i okolic. Myślę tutaj o programie północnym. To jest droga numer 650, która w części już jest zrealizowana od Gołdapi do Bań Mazurskich. Odcinek do Węgorzewa i do Kętrzyna jest w trakcie realizacji, jak również w samym mieście Kętrzynie i w Węgorzewie również te odcinki miejskie będą przebudowywane. Chcę powiedzieć, że inwestycje drogowe, które przeprowadzamy, to są inwestycje realizowane przez samorząd województwa, ale również realizowane są inwestycje przez powiaty z regionalnego programu operacyjnego, realizowane są już poza regionalnym programem operacyjnym z tzw. schetynówek. Polityk wskazał również perspektywy w tym zakresie na najbliższe lata. Regionalny program operacyjny na lata 2014-2020 jest w trakcie przygotowywania, jest również w trakcie negocjacji i myślę, że w niedługim okresie czasu zakładamy, że w następnym miesiącu rozpocznie się okres już przygotowawczy, konsultacji do tego, żeby można było ten program jak najszybciej uzgodnić zarówno z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jak i z Komisją Europejską. Tu chcę jeszcze powiedzieć o jednej inwestycji, która jest również takim sztandarową inwestycją, jeśli chodzi o regionalny program operacyjny. Myślę tu o lotnisku w Szymanach. Jesteśmy w tej chwili już na etapie pozyskania pozwoleń na budowę, konkretnie 4. Przetarg na budowę terminala jest już ogłoszony, na pozostałe zostały złożone wnioski do Urzędu Wojewódzkiego o pozwolenie na budowę. Myślę, że przez okres zimy pozyskamy już po przetargach wykonawców i na wiosnę będzie można już realizować tę inwestycję. Chcę powiedzieć, że to również jest inwestycja ze wsparciem ze środków z Unii Europejskiej i to jest kwota około 200 milionów złotych. No, strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego jest tym podstawowym dokumentem, na podstawie którego można przygotowywać już tak zwane programy realizacyjne, między innymi regionalny program operacyjny, gdzie najważniejsze kierunki i przedsięwzięcia będą wspierane przez pozyskiwane środki z Unii Europejskiej. Zdaniem Witolda Wróblewskiego również Kętrzyn może na tym skorzystać. Jeżeli mówimy o głównych osiach komunikacyjnych, które są w tak zwanej sieci TNT, czyli droga numer 7, droga numer 16, droga numer S22, to te drogi są tak jakby takimi głównymi szlakami komunikacyjnymi. W tej chwili z regionalnego programu operacyjnego, realizując drogę od Gołdapi do Kętrzyna i z Kętrzyna ze Sporu była realizowana w kierunku Bartoszyc i łącząc dalej w następnej perspektywie to w kierunku Braniewa, to mamy praktycznie oś komunikacyjną północną, która wzdłuż granicy
tworzy alternatywną drogę dla drogi numer 16, jak i odcinek, który biegnie od granicy województwa przez Susz, Działdowo do Nidzicy. Również usprawnia komunikacyjną część południowo-zachodnią województwa. To tworzy już i zamyka pewne w całości ciągi komunikacyjne, które tworzą alternatywne szlaki do podstawowych dróg, które ma w swoim zasięgu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.